jadę do ciebie sam. Witam wszystkich serdecznie we vlogu. Nie wiem, czy mi widać, czy mi nie widać, czy światło ustawia się dobrze, czy źle. I mogę do was gadać dziwnie, albo być przycięta u góry, albo u dołu. Ponieważ próbuję przyzwyczaić się, żeby gadać do tyłu telefonu, do tylnej, głównej kamery, a nie do przedniej. Żeby to jakoś wyglądało i żebym patrzyła się na was, a nie obok. Oraz żeby była jakaś lepsza jakość. Także za wszystko z góry przepraszam. Ogólnie mamy nowy padok. Jej! Zaraz wam go pokażę. I obrocik. Widzicie? Tu jest ogrodzenie, takie stałe od tego starego padoku, gdzie teraz wyrasta trawka. A tam dalej jest takie drugie stałe ogrodzenie. Tu jest pastuch, ale to chwilowo, bo tam dalej też będzie dalej ogrodzenie. I tam sobie żyją koniki teraz. Jedzą sobie. Szkoda w postaci pastucha. On jest pod prądem, żeby nie było. O, ja złam dżinsy. Mistrz. Po prostu mistrz. Cześć pasożyty. Gdzie jest Doris? Dorczeł. Dorczeł. A ty to idź tak się pierdy. Dorczeł. Dorczeł. Dolce and Gabbana. No. Ej ty mendo, chodź tu. Widzicie, ja niedawno byłam taka szczęśliwa, że ona do mnie na padoku podchodzi. Aaaa, jednak. Cześć. Cześć. Cześć koniu. Miziu, miziu. O, cześć Amanduś. A ty mendo siwa. No dobrze ci tak. Jeszcze kopa powinnaś dostać. Nie, że je uczę czegoś takiego, ale no w sumie trochę chamsko się zachowałaś. Idziemy do innego. Cuda natury. Cześć George. A co to? A właśnie, widzicie? Kawałek metalu. Takie rzeczy trzeba zbierać. Amanduch. Hello. Oj. It's me. A Diana to ja. Widzicie tego pasożyta obok Diany? Kurczę, mówiłam już wam na snapie, że mam dla niego imię, ale zapomniałam i wiecie, że dalej zapomniałam. Ale takie spoko, ładne było. Zresztą to było od Laury imię, więc musi być ładne. Cześć. Cześć chudzielcu. Ona po ciążach to zawsze tak chudnie nagle i to wygląda jak taki kościotrup. No spójrzcie tylko na ten kręgosłup. Wystający kłąbek. Ale będziemy pracować, żeby było więcej mięśni. Cześć pasożycie. Wiecie jaki on jest fajny? Podejść nie ma problemu, ale... Nie dotykaj. Nie dotykaj! Jej! Możecie się zastanawiać, co potem się robi z tymi źrebakami u nas. No ja nigdy nie ukrywałam, że to jest stajnia hodowlana i my potem po prostu te źrebaki i konie sprzedajemy. I od razu mówię, już mówiłam na snapie, jaki jest do córki, tak? Jaki jest mój stosunek do rzeźni koni. Jestem w tym realistką i uważam, że rzeźni koni... Co tu masz? Uważam, że rzeź koni nie zostanie jakby usunięta, zakazana w Polsce, ponieważ to jest kura, która znosi złote jaja po prostu. I nie zostanie to usunięte. Więc nie miejcie mi za złe, że coś takiego mówię, ale po prostu to jest takie oczywiste, no. To jest, z tego płyną takie pieniądze. Ja nie mówię, że pieniądze są najważniejsze w sporcie w koniach, bo nie. Ale no po prostu, no, nie zrezygnuję z tego Polska. I uważam po prostu, że jeżeli ma być rzeźń koni dalej legalna w Polsce, tracę słowa, przepraszam, to żeby chociaż konie miały bardzo dobre warunki życia i żeby były zabijane humanitarnie. I możecie teraz mi powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak śmierć humanitarna. Śmierć humanitarna, moi drodzy, jest coś takiego, ponieważ jak weterynarz usypia psa, to pies nie czuje, że umiera, nie wie, że umiera, tylko ma wrażenie, że idzie spać. I w sumie tak, zasypia, tylko że na zawsze. I taki pies nie czuje bólu, ewentualnie bólu z powodu dolegliwości, przez którą musiał zostać uśpiony.
Tak samo chciałabym, żeby było z końmi, bo tak samo jest z ludźmi, jak jest eutanazja, no nie ma, ale no gdzieś tam na pewno jest legalna. To też nie ma tak, że człowiek podczas eutanazji umiera z bólem, tylko bez. I jeszcze muszę napomknąć, że źrebaki od nas nigdy nie są sprzedawane bezpośrednio na rzeź. Nie wiem, co się dzieje z nimi potem. Ja się staram nie przyzwyczajać do tych koni, tylko do Diany i do Dority, bo one są jakby takie stałe i będą po prostu tutaj siedzieć. Chciałam zaśpiewać piosenkę Jessica, tylko Wuzida, jakoś tak, ale nie znam. Maciek im ją śpiewał, ale nie pamiętam, jak leciała. Ale Diana, proszę, mi dasz? Tyle w tym temacie. Ja ciebie też kocham. Wracam sobie do stajni. I znowu muszę przeskoczyć przez pastuch. I co do właśnie do tego, że ta stajnia jest hodowlana. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, moje stanowisko i moje zdanie na ten temat. I że nie będziecie mnie niszczyć albo nienawidzić za to, że mam inne zdanie niż wy wszyscy. Bo niestety lub stety, według większości jeźdźców koniarzy, z taką teorią nie powinnam być w ogóle koniarzem, nie powinnam w ogóle jeździć konno, nie powinnam się nazywać jako fan jeździectwa i że jestem ogólnie czarną owcą w jeździeckim społeczeństwie. Ja się osobiście za taką osobę nie uważam, po prostu jestem realistką. I myślę, że bardzo wiele osób tak sądzi, tak po prostu się nie wypowiada na ten temat. A ja chcę to teraz od początku powiedzieć, kogo oglądacie. I możecie sobie od razu stwierdzić, czy chcecie oglądać mnie dalej, czy nie. I nie zrozumcie mnie źle, gdyby była szansa, żeby tego przemysłu końsko-mięsnego nie było, to jestem jak najbardziej za. Ale no, wiecie. Co ja będę dzisiaj robić? Będę robić Dianie tylne kopytka, ponieważ Diana ma taki problem, iż jej lewa tylna noga zamiast iść prosto, bardzo lubi iść do wewnątrz. To jest, mam wrażenie, że jednak jej wada wrodzona, ponieważ odkąd tylko ją pamiętam, ją znam, to ona po prostu coś takiego miała. I niestety teraz kopytka jej się chyba coś troszeczkę nierówno wytarły, albo no nie wiem, coś się stało, że jednak mam wrażenie, że oba tylne są troszeczkę nierówne. Obie tylne nogi są troszeczkę nierówne i po prostu muszę jej to podrównać, żeby wada się nie pogłębiała, bo jak wiadomo, jeżeli bym to zostawiła, to właśnie wada może się pogłębiać i może powstać kontuzja, a nie potrzebujemy żadnej z tych dwóch rzeczy. I możecie powiedzieć, Emilia, czemu nie wezwałaś kowala? Od takich rzeczy jest kowal. Owszem, ja wiem, że od takich rzeczy jest kowal. I nasz kowal już był wezwany 2-3 dni temu, ale niestety nie może przyjechać. Nie aktualnie, mógłby przyjechać dopiero za jakiś czas, a ja no, nie chcę czekać, bo nie za bardzo mogę. Pękła mi gumka do włosów. Ej no! Nawet nie muszę machać. Jestem okropna i przyznaję się do tego. No, która pierwsza? Która pierwsza podejdzie? Wiedziałam, że ty! O Boże, dotknęło twojego szlachetnego nosa. O mygy. A ta już ma to gdzieś. Znaczy, no nie może gdzieś, ale już takiej nie przeszkadza. I teraz uwaga. Nie? Przestało wiać, już to jest takie straszne, co nie? O Boże, mój nos.
Ej, w ogóle nie jesteście zabawne. Myślałam, że będziecie uciekać w popłochu. Nie żryj tego! Nie kupia cię o to! Tylko w ptasie! O ty wredna mendo! Jak ja mam być zdrowa psychicznie przy takich koniach? No? Dawaj, Tośka. No, Tośka, co? Pomizia cię. Uiii! Widzicie, to jest odczulanie koni. Widzicie? To jest, kurczę, profesjonalizm. No, jak cię folia z liścia strzeli, to nic ci się nie stanie. Cześć, kochani. Mamy już nie następny dzień, ale mamy czwartek. I dlaczego od nowa? Dlaczego w sensie czwartek, a nie wtorek? Bo było... No, vlog ze wtorku byłby naprawdę mega nudny. Przynajmniej jak dla mnie. Plus się nie pożegnałam, a to tak troszeczkę niefajnie się nie pożegnać. I teraz idę na padok z końską maścią rozgrzewającą, Dajanie nogę posmarować. I ze szczotką. I pokiego grzyba mi ta końska maść. W poprzedniej części vloga mówiłam, że Dajana ma nierówne kopyta i w momencie, w którym ją zabrałam do stajni, żeby ją werkować, zauważyłam, że jedna z tych nóg jest troszeczkę też opuchnięta. I już wtedy ją posmarowałam kością maścią, ale chłodzącą. Teraz mam rozgrzewającą, bo nie było chłodzącej. I wtedy Dajana w tamtej części vloga też była taka mało ruchliwa, stała w jednej części padoku i teraz właśnie widzę, że przede mną ucieka. Ale ona to dla niej to jest... O, proszę, kto to jest? Dla niej takie spieprzanie przed człowiekiem to jest normalne. Naprawdę, bo ona jak ma dziecko, to ona zawsze tak... Nie, o, nie podchodź, nie podchodź, nie wolno. Także no, i teraz widzę, że właśnie jest ta noga, już jest ok. Jeszcze chciałam jej dzisiaj jeszcze troszeczkę przykrócić te kopytko. Ale chyba już nie będę musiała, chyba nie było mi widać przez chwilę. Trudno! Ja to sobie czyszczę mój mebel. A tu już się kolejka ustawia do czyszczenia. No spoko. Maksowany koń w brudnym kantarze. Zaraz ci go zabiorę i wypiorę. Jej! Miałam dzisiaj kupić marchewki i porozciągać to bydle i to drugie siwe bydle, które jest gdzieś tam daleko. Ale po prostu były tak drogie, że stwierdziłam, poczekacie te dwa dni więcej, bo teraz jadę na studia. Poczekacie te kilka dni więcej na rozciąganko. Bo dlaczego chcę rozciągać konie? Nie dlatego, że były giętkie, chociaż to będzie taki troszeczkę skutek, pozytywny skutek uboczny, ale dlatego, że rozciąganie podobno dobrze rozwija mięśnie, w sensie, że pomaga w ich rozwoju i w ich budowaniu. Niach, 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 niach. Kto to ma zabek? Nie masz, to akurat nie masz zabek. I właśnie ja chcę to robić, chcę, żeby Dori miała jako taką już na tyle, na ile mogę. Na tyle, na ile ona będzie też jeszcze mogła rozbudować jej mięśnie, zanim pójdzie do szkoły z internatem. I na tyle, na ile będę mogła Dajanie rozbudować mięśnie, to też dam radę, zrobię to. Tak, żeby było jej wygodniej im wszystkim. A ja chudnę. Zdejmuję kantar i muszę ją wybrać. Go wybrać. Dziki koń, dziki koń. Bolą zęby. Thank you.
Nie chce mi się, nie chcę, ale muszę. Mamy tak piękny las, że po prostu... Ale jestem w szoku, bo jest jakoś mało robaków. W sensie już no... Kurczę, jest sezon. Jesteśmy w lesie, dość chłodnym, cienistym. Dość w sumie, no może nie wilgotnym, ale no nie jest tu sucho. Jest mało robaków. I dostałam gałęzią w gębę, bo się za późno skapnęłam, że jest na wysokości mojej twarzy. Także pozdrawiam. I tak, mam okulary w staniku, ponieważ ja nie mieścią mi się w nerce, a nie chcę, żeby mi wypadły, a jak jest słońce, to nic nie widzę. Mam dość wrażliwe oczy na słońce. I no po prostu muszę mieć, a no nie mam gdzie ich wsadzić, więc no trzecia kieszeń. Akurat w tym przypadku druga. No, ale chciałam powiedzieć, wszyscy na pewno znacie Laurę z kanału Atakama, na pewno ją znacie, bo większość z was jest z jej polecenia na tym kanale, co się i tak cieszę. I na pewno wiecie, że Laura niedawno miała wypadek, podczas którego spadła po prostu z konia i złamała sobie to i owo. I ja teraz mam do was prośbę, bo ona, uwierzcie mi, że ona leży i nic nie robi, po prostu nie może nic robić. Przepraszam, swędzi mnie noga. Nie może nic robić. Bo nie może się po prostu poruszać, tak? I godziak wokół niej chodzi, to takie słodkie. I zanim ona obejrzy tego vloga, no bo, ma, no bo wiem, że ogląda YouTube'a, albo czyta. Więc mam do was prośbę, jeżeli to obejrzyjcie, czy ją lubicie, oglądacie, czy nie, to bądźcie ludźmi i weźcie, napiszcie: pozdrawiam Laurę, zdrowiej szybko. Ja też cię, żabko, pozdrawiam. No, a ja się z tego miejsca z wami żegnam, ponieważ chcę dalej teren poprowadzić w spokoju, żeby móc pomyśleć. Bawaria, przestań żreć, ty grubasie. Chciałabym pomyśleć i uwaga. Nie, w drugą stronę. Przepraszam za cięcie, ale ciężko jest kierować koniem tylko wodzami i tylko łydkami i tylko jedną ręką. Ja się z tego miejsca z wami żegnam, tak jak mówiłam. Dalej teren poprowadzę sobie sama w ciszy z Bawarią. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w stajni, ale to po prostu dokończenie, tylko i wyłącznie dokończenie stajni i tyle. Dobra, Bawaria, to nie twoje gówno innego konia. Na razie.